Zachorowałem na pierwszy nowotwór w 1998 roku. Oczywiście nie wiedziałem, że to jest nowotwór. Dopadło mnie to w trakcie wielkich przemian ustrojowych i właściwie w przededniu zmiany całej ustawy o lecznictwie. Miałem wtedy, prowadziłem bar, grill bar, taki przy drodze na wschód. I po prostu takimi objawami, które jakoś mnie zaniepokoiły, to było straszne chudnięcie i że tak powiem, zmęczenie. No, zmęczenie. Więc poszedłem, ale właściwie tą chorobę stwierdzono u mnie przypadkowo, dlatego że ponieważ musiałem robić badania jako nanosicielstwo, to przy okazji morfologii stwierdzono, że mam za dużą ilość białych ciał. No i tu się zaczęła gehenna, bo tak. Gdy stwierdzono za dużą ilość leukocytów, zaczęto mnie wysyłać od dentysty poprzez poradnię gruźliczą, poprzez ortopedię, zapalenie stawów i tak dalej. To minęło bardzo dużo czasu, aż w końcu rozłożyli ręce i powiedziano mi, że mam się zgłosić do Instytutu Hematologii. Ja jeszcze na Mokotowie. W związku z tym poszedłem tam ze skierowaniem. No i oczywiście pierwsza rzecz, którą pani doktor powiedziała, no to trzeba zbadać szpik. A poradziła mi przy okazji, to był już, rozpoczął się 1990 rok, właśnie rok przemian w służbie zdrowia, że może bym sobie kupił igłę, bo oni mają dosyć tępe, a to jest taki troszkę bolesny zabieg. Więc ja pojechałem, kupiłem na Służewcu, pamiętam wtedy jakaś amerykańska firma sprzedawała te igły. Zakupiłem sobie tę igłę. No i wykonano mi to badanie szpiku. No, za miesiąc, niecałe chyba 3 tygodnie, miałem wynik. No i przyszedłem. Tam było zawsze masę ludzi w tej przychodni. Ale pani doktor wyłuskała mnie wzrokiem, no i zawołała poza kolejnością do gabinetu. I niech pan usiądzie, usiadłem i mówi, no wie pan, ma pan przelekłą białaczkę śpikową. Ja mówię, no tak, a co to jest? No wie pan, no to jest choroba nowotworowa krwi. No, niewiele na ten temat wiedziałem wówczas. I zacząłem się zastanawiać i pytam, no jak to się leczy? Mówi, wie pan, leczy się tylko objawy. Właściwie to można to wyleczyć, ale tylko i wyłącznie przeszczepem szpiku. No ale u nas, chyba że zbadamy pana rodzinę, dzieci, czy ma pan brata? Ja mówię, nie, brata nie mam, bo brat zmarł wcześniej. Także pozostały tylko dzieci. No dobrze, to zbadamy dzieci. No, zbadałem dzieci. Okazało się, że niestety 50 na 50 tylko była zgodność genetyczna. No i powiedziałem pani doktor, że tylko będę leczył się hydroksykarbamidem objawowo wysuwanym, hydroksykarbamidem, nuritem. No i będziemy się spotykać co miesiąc i ona będzie mnie badać, jak tam wszystko idzie. Ja byłem bardzo taki zaniepokojony, no bo jeżeli się to nie leczy, tylko się leczy objawowo, to znaczy, że to nie jest dobrze. Zacząłem poznawać tam ludzi, którzy już chorowali dłużej na przewlekłą białaczkę śpikową. Niektórzy zbierali pieniążki na przeszczep. Te przeszczepy wtedy wyjeżdżali najczęściej do Czech, chociaż nie było tych wyjazdów dużo, do Pilsna. Później troszkę do Szwecji, jeżeli więcej pieniążków uzbierali. No a tak to wszyscy niestety leczyli się tylko tak objawowo, paliatywnie właściwie. W pewnym momencie ja pomyślałem sobie, że muszę się czegoś więcej dowiedzieć w temacie tej mojej choroby, czy są jakieś inne leki, czy to u nas tak jest. No więc postarałem się dzięki koledze, który właśnie miał wyjeżdżać na przeszczep do Czech, dowiedziałem się o istnieniu takiego stowarzyszenia, które tam w szpitalu Dzieciątka Jezus jest i tam, żebym się dowiedział. No i pojechałem, oczywiście przyjęto mnie bardzo miło, to było taki nawet suterenca chyba tego szpitala. No i poinformowano mnie, że jest nowszy lek, nowy,
który co prawda nie daje skuteczność 100% wyleczenia, natomiast powoduje to, że choroba stabilizuje się i można dłużej przeżyć. No, przy okazji dowiedziałem się, co to jest kryza plastyczna, jaki czas tej przewlekłości choroby tak występuje, że później po 4 latach, powiedzmy, czy po 5 maksimum, następuje zaostrzenie tej choroby i już praktycznie wtedy nie ma jakoś, w jaki sposób wyjścia z tej sytuacji. No i dowiedziałem się, że istnieje taki lek jak interferon. No, więc wróciłem do swojej pani doktor i zapytałem, a powiedziała, że nie, no nie bardzo. Jakoś to nam w tej chwili jeszcze pasuje, bo są tam wyniki dobre i tak dalej. Moje, no więc ja poprosiłem o skierowanie do Katowic, do profesora Chłowackiego, żeby zobaczyć, czy ja mam jakieś szanse na przeszczep, czy odjadawcy niespokrewnionego, bo dowiedziałem się, że już takie przeszczep wykonywano. No i profesor Chłowacki mnie tam przyjął. No i stwierdził, że niestety, no nie mam dawcy niespokrewnionego, natomiast niespokrewnionego nie ma opcji, dlatego że wtedy dawców szpiku było 1500 osób. A w tej chwili, dla porównania, w Polsce jest około 2 milionów dawców potencjalnych. Także w ogóle nie było w czym szukać, ani kogo, ani gdzie, w żadnych bankach nie było. No i w związku z tym wróciłem do Warszawy, dostałem ten interferon i to była, ja nie wiem, czy on mi pomógł, raczej chyba mi nie pomógł, bo ilość komórek nowotworowych, których miałem w szpiku zajętych, szpik zajęty, to wynosiła tyle, ile wynosiła praktycznie. W związku z tym, a ten interferon był bardzo, bardzo toksyczny, jeżeli chodzi o samopoczucie. Ja dostawałem gorączki ponad 38-39 stopni. Wpadłem na pomysł, ponieważ musiałem sobie dorabiać jakoś, żeby przeżyć, bo oczywiście mój bar zamknąłem, sprzedałem, no to nie było żadnej opcji, żeby w ten sposób dalej tam działać. Musiałem się zająć sobą, więc robiłem to w ten sposób, że nalewałem sobie gorącej wody, wsiadałem w wannie wieczorem. No, robiłem sobie zastrzyk z interferonu wiśniowy i puszczałem gorącą wodę. I wtedy ta gorączka nachodziła, ja się płaciłem, płaciłem, przesiedziałem tak ze 2 godziny, 1,5 w tej wodzie, aż mi to przychodziło później po jakimś czasie. No i dopiero kładłem się spać i żeby jakoś egzystować w dzień tą metodą, ale ponieważ chyba, nie wiem już po jakim czasie, już nie pamiętam, stwierdzono, że ten interferon niewiele mi pomaga, w związku z tym zaniechałem. No i dalej jechałem na hydroksykarbamicie i mirolicie. I tak to trwało do roku 2000. W roku 2000, gdy ukazał się cudowny lek o nazwie Glipek. Trzeba się było tam do niego zakwalifikować, więc były badania poszczególnych ludzi, chorych pacjentów, czy się kwalifikują, czy nie. No ja zakwalifikowano mnie, ponieważ już miałem wtedy już staż prawie 2,5 roku tej choroby i po prostu wszedłem do programu badań klinicznych tego leku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. I rzeczywiście to było coś niesamowitego, dlatego że po 3 miesiącach brania tego leku mnie spadły wskaźnik BCR-ABL, zakażenia komórkami nowotworowymi o połowę. Natomiast przez następne 2 miesiące spadły o 90%. Praktycznie szpik zaczynał być czysty. No, ale był jeden problem. Problem tego rodzaju, że tak był bardzo drogi, jak na tamte warunki, to niesamowicie drogi, dlatego że kosztował $1000 miesięcznie. $1000 miesięcznie ten lek kosztował. No i zaczęli się ludzie zastanawiać, co zrobimy, jak zrobimy. Zaczęła się taka walka o to, żeby go refundować, no bo jest jednak. W 2004 roku założyliśmy stowarzyszenie, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. I w związku z tym zaczęliśmy robić starania. Starania w Sejmie, w Senacie, udaliśmy się do Unii Europejskiej,
staraliśmy się o to, żeby wszelką gałaczkę szpikową uznano jako chorobę rzadką, prawda? I w związku z tym, no, po jakichś naciskach ogromnej ilości, bo to było wtedy tak po partyzancku troszkę, dlatego że myśmy dostawali ten lek. To po prostu się dostawało go po jednym listku. No więc ja na przykład odstępowałem koledze z Olsztyna swoją działkę, żeby miał przynajmniej te 2-3 listki tego leku, znaczy 20 sztuk, żeby tak on musiał dojechać, ale nie był zbyt zamożny na opłaty transportowe. A sam przyszedłem innym razem i brałem dla siebie mniejszą liczbę jako miejscowy w Warszawie. No i tak to trwało. Później zaczęliśmy właśnie walkę o ten lek. I lek po bojach zrefundowano. No to był rzeczywiście kamień milowy. No pozostała tylko jedna taka mutacja tej białaczki szpikowej, na którą Gliwek nie działał, ten lek nie działał. Właśnie to był, już w tej chwili nie pamiętam, jak ta mutacja się nazywała. W każdym razie zaczęto robić badania kliniczne nad lekiem, który by tą mutację objął też. No i to tyle, jeśli chodzi o białaczkę. Później to już poszło to normalnym cyklem, czyli comiesięczna wizyta, porcja leku. Na początku oczywiście tylko w szpitalu wydawany lek, nie było go w aptekach. I powoli, powoli zaczął się nie tyle odwrót, co uśpienie tej choroby. Dlatego, że zawsze w tych wynikach badań molekularnych zostawał ślad, że jakieś tam komórki nowotworowe jeszcze istnieją, chociaż w niewielkiej ilości. No, w każdym razie to była już ogromna radość. No, zdrowie zaczynało dopisywać, wszystko było ok. Oczywiście uwarunkowań żadnych w stosunku do białaczki nigdy w mojej rodzinie nie było, więc zastanawiam się, skąd to przyszło akurat na mnie. No, być może napromieniowałem się, bo pracowałem w fabryce w warszawskich zakładach telewizyjnych. Mocno napomieniowałem się z ekranem tych telewizorów. Pomyślałem, że tam być może to jest przyczyna jakoś dlatego, że w każdym razie białaczka została za mną, tylko badania, oczywiście wizyty comiesięczne, pobieranie szpiku, a później już nawet nie pobierano szpiku, tylko z krwi badano molekuły, czyli badania molekularne wykonywano właśnie z krwi, bez konieczności kłucia tutaj, prawda, lędźwiowego czy piersiowego mostka, prawda, że ten szpik powstał. No i tak było wszystko ładnie, prawda, niby już byłem leczony, byłem i tak dalej, i tak dalej. I w 2021 roku bez żadnych objawów po prostu miałem badania tego dnia w październiku, to było na początku października, miałem badania właśnie w Instytucie Hematologii, a ponieważ tam zawsze jeździłem na czczo, byłem bardzo głodny, bo było dosyć dużo ludzi. Przyjechałem do domu i chyba się przejadłem. Zjadłem, że tak powiem, obiad, ale dosyć sporo. I zaczęły mnie dokuczać boleści. Najpierw takie niewielkie, później coraz bardziej nie pomagały tam leki typu domowego, tam Rapaholi czy jakieś inne historie. No, ale aż mi tak bolało, że po prostu żona wezwała pogotowie. No, pogotowie przyjechało, stwierdziło, że brzuch jest tam obrzękły i tak dalej. Twardy, w związku z tym pan doktor powiedział, że zabiera mnie do szpitala na SOR. No i wylądowałem w szpitalu praskim wtedy na SOR-ze. Tam przyjęto mnie na oddział. Najpierw troszeczkę jeszcze poczekałem, na oddział mnie nie przyjęto, tylko właśnie na samym SOR-ze, który pamiętam. No i stamtąd po prostu robiono mi badania. Zrobiono mi badanie USG. Wynik był nic nie stwierdzone, absolutnie badanie krwi, wszystko w porządku, nie ma żadnej obawy, że coś mi dolega, po prostu niestrawność i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ ja już miałem wcześniej dawno ten operowany żołądek ze względu na urodzenie, no to po prostu skierowano, że no rzeczywiście ten żołądek już jest słaby, że niewiele go tam zostało po operacji poprzedniej i to jest przyczyna. Ale coś jednak chyba zaniepokoiło tą panią, która wykonywała mi USG, dlatego że mówi, zrobimy jeszcze raz USG. Zrobiła jeszcze raz USG, no nic dalej, nic się nie potwierdziło. W związku z tym mnie już nic nie bolało, wpisano mnie do domu.
No, przede mną jest oczywiście zdrowy, absolutnie tak, ale ta myśl mi została, że coś tam musiało jednak być, no bo nie wiem. Tak za mną to chodziło, że po prostu ta myśl taka, że to jednak powinien, a na pewno by mnie w tym szpitalu brzaskim skierowano na tomograf komputerowy, gdyby akurat ten szpital w tamtym okresie nie przekształcał się w szpital covidowy. I w związku z tym oni już praktycznie nie chcieli nikogo przyjmować, w związku z tym nie pisali. Tym bardziej, że nic nie stwierdzono. No i ja, no jednak jak wyszedłem, tak jak mówię, w ciągu tygodnia, prywatnie nawet, się zdecydowałem zrobić gastroskop, bo szpitalem tego nie wykonano. Gastroskopię zapłaciłem prywatnie, pieniążki w firmie, już nie będę tutaj mówił jakiej. I wykonano mi tą gastroskopię, pan doktor, który to, on mówi, że pobrał dwa wycinki, no są tam jakieś małe takie rzeczy, ale żebym się tym nie martwił, bo to raczej chyba nic nie jest, bo to takie malutkie i tak dalej. No ale, no, pobrał wycinki, mówi, że za tydzień się pan zgłosi po wyniki histopatologiczne. No i okej. Ja poszedłem, przyszedłem za tydzień i dostałem, co mnie tak zdenerwowało troszkę i nie wiem, a zbulwersowało, bo to jednak prywatnie poszedł, zapłacił mi wszystko. Okazało się, że tam jest napisane, że no, próbki były w takiej małej ilości robione, że w związku z tym nie można wykluczyć, że to może być choroba nowotworowa, a z drugiej strony, że to nie jest choroba nowotworowa, że należałoby pobrać większą ilość materiału do badania histopatologicznego. Czyli tak, przyjdź jeszcze raz, zapłać pieniądze. Drugi raz, to my ci może pobierzemy więcej i wtedy może stwierdzimy już na 100%, co ci jest. No, ale to mnie trochę zdenerwowało, więc wziąłem ten papier z tym orzeczeniem histopatologicznym plus fotografię i pojechałem na Wawelską. Zapisałem się przedtem, wziąłem kartkę tyle od siebie z, nie. I bo ja nie wziąłem jeszcze karty kilo wtedy. Nie, wziąłem. Już nie pamiętam. W każdym razie pojechałem na Wawelską i tam przyjęto mnie bardzo pozytywnie i szybko mi naznaczono wizytę u doktora chirurga onkologicznego, żeby on to stwierdził, że popatrzył, mówi, nie, proszę pana, trzeba to powtórzyć. Trzeba to powtórzyć, dlatego że tu nic z tego nie wynika, czy to jest rak, czy to jest nie rak, nie wiadomo, co to jest. No więc dał mi skierowanie do zrobienia gastroskopii w Centrum Narodowym Instytucie teraz Onkologii i Ursynowej. No tam musiałem troszkę poczekać, dlatego że było, ale niedługo, bo było na pilnej to, więc pobrano próbki i takie 10 chyba czy 15 dni czekałem na orzeczenie. No ale nie, nic jeszcze na ten temat nie wiedziałem, dlatego że wynik histopatologiczny, że poszedł do pana doktora na Wawelską. No ja byłem pewny, że nic mi nie jest, no bo cóż, tam maleńkie tam napisane, że nie można wykluczyć, ale raczej to polip jakiś, czy coś takiego. I ja przyjechałem, nawet miałem w zamiarze pojechać do takiego seniora, to jest taka firma wczasowa, która robi dla starszych osób możliwość wyjazdu, no niekoniecznie w takich terminach letnich, ale za nie takie duże pieniążki, żeby sobie można było wyjechać na wakacje. Byłem pewny, wziąłem nawet wszystkie papiery, żeby tam się zgłosić. Czekam pod gabinetem na Wawelskiej na wizytę pana doktora. No, wezwała mnie pani, która razem z panem doktorem, pan jego asystentka, szedłem, no nie, pan usiądzie. No to ja usiadłem. Pan doktor mówi, no ma pan raka. Ja mówię, hej, raka? No tak, ma pan niestety raka. No mówi, nie jest duży, jest niewielki, w takim pierwszym, drugim cyklu rozwoju. No ale niestety trzeba, musi pan podjąć decyzję. Ja zacząłem pytać, a na czym będzie polegać to leczenie? No, proszę pana,
W takich przypadkach, jeżeli pan się zakwalifikuje, bo to najpierw trzeba sprawdzić, czy pan nie ma przerzutu gdziekolwiek i tak dalej, jeżeli powiedzmy operacja nie jest możliwa, może, ale gdyby była możliwa, no to musi pan liczyć z tym, że wyciągniemy panu cały żołądek. A jeśli coś było jeszcze w przełyku, to jest taka też sytuacja, że trzeba ciąć klatkę piersiową i tutaj, żeby dostać się do przełyku i usunąć też ten przerzut, który jest we wpustu, bo to był rak wpustu między żołądkiem a przełykiem. No więc ja mówię, no tak, a jaka inna opcja? No nie ma opcji, mówi, że za kilka miesięcy będzie pan się czuł gorzej, no a później niestety będzie na wszystko za późno. No to jak się pan decyduje? Ja mówię, no to decyduje się oczywiście na leczenie. No i tak się mi drugi raz świat zawalił. No, już wiedziałem, że tu nie jest wesoło i że ta operacja i to leczenie będzie o wiele bardziej bolesne od leczenia białaczki. Tylko, że tam ból to był jedynie przy pobieraniu szpiku, prawda, kostnego. Można było tam 3 minuty wytrzymać, 4. Natomiast tutaj zapowiadała się poważna sytuacja, poważna akcja. I skierowana, ponieważ procedura była taka, że najpierw trzeba było przyjąć 4 chemię flot przed operacją, później operacja i później jeszcze 4 chemię flot po operacji. No i dostałem tą pierwszą chemię. Dostałem tą pierwszą chemię i wieczorem, bo to jednodniowa, właściwie tylko kilka godzin, tam 6-5 godzin siedziało, pobierało tą chemię. Na Wawelskim szpitalu dostałem takiego bólu serca, że wezwano pogotowie. Przyjechało pogotowie, zabrano mnie do szpitala. Znowu na SOR, na kardiologię. No i tam czekałem dosyć długo, bo to też COVID wtedy na masakrę. No ale w końcu dostałem się na ten oddział kardiologiczny. No i tam zrobiono koronarografię. Wszystko jest stwierdzono, że musi to być na przyczyną, musi być podanie tej flot. A tam to przedłużałem chyba 4 dni, zrobione wszystkie badania. No, pisano epikryzę. I ja wróciłem do swojej pani doktor onkolog z tym pismem i z tym wszystkim. No i ona, bardzo mądra kobieta, nie zrezygnowała z tej chemii, dlatego że mówi, wie pan, to jest bardzo dobra chemia i bardzo skuteczna. Może nie dla wszystkich, ale na ogromną większość działa. I ponieważ ten pierwszy wlew chemii, który dostałem, był przewidziany na 24 godziny, dom później się, prawda, z pompką dostawało, to ona mi przedłużyła tą chemię do 36 godzin, chyba, o ile sobie przypomnę. Czyli rozłożyła mu dłuższy termin. I jakoś, co prawda, bolało mnie to serce dalej, ale jakoś wytrzymałem. I tak przeszedłem te wszystkie 4 cykle tej chemii w tok. I udałem się do szpitala z tym wszystkim, dlatego że skierowano mnie już na ursynów ewentualnie. Zrobiono mi tomograf, okazało się, że nie mam przerzutów nigdzie. W związku z tym kwalifikowałem się do operacji. Do operacji resekcji tego żołądka. No i trafiłem do szpitala. To tak, można powiedzieć tak, że stwierdzono u mnie ten nowotwór w październiku, początek listopada, tak. Natomiast operacja po 4 cyklach chemii do szpitala trafiłem 16 marca, a 17 byłem operowany. 17 marca w Narodowym Instytucie Onkologii na Ursynów. No, zrobiono mi operację, która trwała 6 godzin. 6 godzin trwała operacja, ponieważ miałem tam jakieś problemy ze zrostami z poprzedniej operacji i tak dalej. No i później po operacji, czułem się dobrze, ale później zaczęło mnie jednak przeszkadzać. Coś zaczęło mi przeszkadzać, dlatego że coś mi się zaczęło zbierać z lewej strony brzuchu, tutaj na lewej stronie. Jakiś płyn. Próbowano tam cudów, starali się lekarze, naprawdę. Ja miałem jakoś szczęście do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, którzy się tam zajmowały. Dlatego, że oni starali się, żebym ja nie musiał być drugi raz operowany, stwierdzić, w jaki sposób to można. No niestety, nie dało rady.
Miałem reoperację 7 czy 8 dni później, która trwała 3,5 godziny. Stwierdzono tam niestety jakiś maleńki przewodzik żółciowy przecięty, co przy tak ogromnej operacji to się bardzo często zdarza. No, po prostu zszyto mi to tam coś tam na wątrobie, nie wchodziłem. No i później już po drugiej operacji dochodziłem powoli do siebie, no ale powiedzmy termin wychodzenia po takiej operacji to 10-12 dni do góry, a ja tam przeleżałem w sumie miesiąc. No i w dodatku jeszcze nie powiem, żeby było tam w jakiś sposób dla mnie pozytywnie całość, dlatego że dostałem kacheksję, czyli miałem jakieś zapalenie, jak później stwierdzono tutaj tego wirnika przy połączeniu jelita z przełykiem, bo żołądka nie miałem. I stan zapalny, to zaczęto leczyć i dopiero, po prostu nie mogłem nic jeść. Mogłem nic jeść. Schudłem 24 czy 23 kg w tej chwili, nie pamiętam. No i po miesiącu czasu zaczęło mi się już polepszać. Zaczęły mi wyniki wzrastać, serce, prawda, zmalało i po prostu wypisano mnie do domu. No, przyjechałem do domu, no i tu się zaczęło dopiero, prawda, zacząłem się odżywiać nutrientami, jakimiś zupkami, rodzina, córka, żona, no, robili co mogli. No i powoli mi ta kachecja przechodziła i powoli zacząłem odżywać. No, ale czekałem jeszcze cztery cykle operacji, flor pooperacyjnej, która jest w takiej procedurze. No, ale przyjąłem tą pierwszą pooperacyjną chemię i znowu złapało mnie to serduszko, ból serca i tak dalej. Zadzwoniłem do pani doktor kazała mi zamknąć tą pompę rano. No, także pierwsza moja chemia to się skończyła na 30, chyba 28 godzinach pobierania. No i pani doktor stwierdziła, że ponieważ wyszło tak, że ta pierwsza chemia, te cztery, o które ona tak walczyła, że mnie podeszła, był ogromnym plusem, dlatego że ten mój guzek, który był, ten rak, zmniejszył się o 70%. Się o 70% ta chemia go zabiła. Także bardzo dobrze, że pani doktor nie zrezygnowała wtedy z podawania mi przez więcej godzin, bo to być może uratowało mi też w jakiś sposób życie. No i tutaj ona mówi, ponieważ ma pan czyste tutaj histopatologię, ma pan czysto, nie ma przeszkód żadnych, to nie będziemy pana dręczyć już tą chemią, wystarczy. Jeśli chodzi o propozycję prehabilitacji, o której teraz bardzo słusznie, bardzo mówi się dosyć głośno, dlatego że jest to warte, żeby to wykonać i uprzedzić chorobę, ewentualnie w takim najmniejszym stadium, to ja nie miałem. No, lata 99 rok z moją białaczką nikt się nie spodziewał, zresztą wtedy dopiero wchodziła ta reforma służby zdrowia. Cuda robili, korytarze poszerzali, listwy zmieniali. Nikt nie wiedział, kto na czym stoi, także no, to jeżeli chodzi o białaczkę. Natomiast jeśli chodzi o mój nowotwór wpustu żołądka, to również nie miałem, dlatego że ja się tego nie spodziewałem też. No. Było wszystko dobrze. Jeden wyskok właśnie z tym takim mocnym, zbyt wielkim może przejedzeniem się. I to była akurat właśnie ta brukselka z masełkiem, którą ja bardziej lubię, więc ona na mnie to nie za dobrze. Ale ja nie miałem tym żadnych kłopotów wcześniej, tak, oprócz tej operacji pierwszej z tym. Także nie uważałem, żeby tutaj, chociaż powinienem, może właśnie robić. Powinienem na pewno robić gastroskopię. To jest istotne. I teraz każdemu, który ze mną rozmawia, czy w jakiś sposób pyta, jak ta moja choroba, bo wiedzą ludzie, że chorowałem i tak dalej, to mówię, rób gastroskopię przynajmniej raz w roku. Gastroskopię trzeba zrobić, dlatego że to błyskawicznie się rozbija. No i to jeśli chodzi o rehabilitację, to nie miałem, chociaż w tej chwili na pewno już o siebie dbam, dlatego że i kolonoskopię sobie robię i gastroskopię. Jeśli chodzi o, gdybym miał porównać sposób leczenia, diagnostykę, ewentualnie całość pierwszego mojego nowotworu, czyli białaczki śpikowej, z tym drugim nowotworem raka wpustu żołądka,
to jest niebo a ziemia. Przy drugim nowotworze, czyli przy raku tłuszczu żołądka, to rzeczywiście można powiedzieć, że robiono jak najszybciej możliwe głównie diagnostykę. No, jest taka sprawa, że moja pierwsza gastroskopia była robiona prywatnie, o czym wspominałem w pierwszej części. Była robiona prywatnie, nie była zbyt udana. Wykonanie też mi się nie bardzo podobało. Natomiast przez NFZ druga gastroskopia była już zrobiona solidnie i w miarę szybko właściwie wszystko zostało załatwione, dlatego że wypis, histopatologia, później tomograf komputerowy, później błyskawicznie od razu cztery chemie, znaczy to u mnie zakończone po tej pierwszej, prawda, tak jak mówiła, problemami kardiologicznymi, ale to było szybko. I później od razu po tej chemii, no to trzeba było jakiś czas odpocząć, to jest też procedura i operacja. Także to trwało właściwie, gdyby mi, no ile? 3 miesiące, no 4 miesiące. 4 miesiące od diagnozy do operacji, razem z czterema chemiami frontu. I tutaj no jest niebo a ziemia, dlatego że to rzeczywiście, poza tym, no, więcej jakichś takich kompletnej informacji, dlatego że no, też tutaj nie było alternatywy w moim przypadku, w tym drugim nowotworze. Zresztą pan doktor Nawalewski powiedział mi, że mam alternatywę, mogę odmówić leczenia i umrzeć w przeciągu 7 miesięcy. No i to też dodatkowo w bólach, dlatego że jeśli nawet zrezygnuję z leczenia, czyli z operacji, z chemioterapii i tak dalej, mimo że może być to najgorsza opcja, która jest przerażająca, bo to się tnie tutaj klatkę piersiową w mostek i później jakimiś klamrami to się spina, to się nie bardzo w starszym wieku chce zrastać i tak dalej, no ale człowiek może przeżyć jeszcze albo sobie przedłużyć przynajmniej życie, i pozałatwiać sprawy, które ma jeszcze tutaj, czy rodzinne, czy spadkowe, czy jakieś inne. No w każdym razie jest jeszcze ten czas. Natomiast, no i oczywiście jest cierpienie i tak dalej, ale z nadzieją na przedłużenie życia, czy nawet wyzdrowienie. Natomiast pozostawienie całości swojemu losowi przez strach przed tym leczeniem, przed operacją i tak dalej, no to jest takie poddanie się, no też skazanie się na ból, na bez żadnej opcji dania sobie szansy. Dlatego tutaj wielkiego wyboru nie miałem, chociaż miałem, dlatego że mnie poinformowano, jakie są skutki uboczne, o czym wspomniałem. I zresztą, proszę Państwa, no przecież to jest zupełnie inna sytuacja kulturowa. Przecież wtedy nie było internetu. W tej chwili jest tyle fantastycznych stowarzyszeń i organizacji stron, które zajmują się różnymi właśnie typu nowotworami, chorobami, gdzie jest całe forum ludzi, którzy przeszli daną chorobę. I tam wszystkiego się można dowiedzieć. Można napisać. Taki chory, który przeszedł operację, wszystko może pan może odpowiedzieć. Pisują się lekarze. To jest zupełnie co innego. Wtedy to nikt nic nie wiedział. A teraz to wystarczy na Google, co ja nie twierdzę, że należy słuchać się tego, co piszą ludzie na Google, bo tam są też różne, że tak powiem, ciekawe osobistości. Także, którzy nawet uważają, że nie potrzeba leczyć chemią, tylko wystarczy, prawda, jakąś korę, czy tam grzybki pojadać, będzie człowiek zdrowy jak ryba, no, ale to jest głupota. No. Ale chodzi o samą informację, na czym polega, co, jakie skutki uboczne i tak dalej. No. Mnie akurat złapała kacheksja, prawda, dwie operacje miałem i tak dalej, ale szczęście mnie rozcinali i tak, nie miałem przerzutów, no i jak na razie, to no, dopiero teraz chyba mają wizytę u swojej pani doktor onkolog, który już teraz się robi co pół roku. Wcześniej miałem co 3 miesiące. No i oczywiście tomograf, markery i tak dalej. No jak markery chcę sobie zrobić, tak jak nie, powiedzmy niepokoi, to czasami to z tym przełykaniem i tak dalej, to robię sobie markery i wtedy, chociaż z samych markerów też nie wynika, czy jest zaostrzenie, czy nie, ale wtedy można się odpowiadać. Tam markery kosztują. Zrobienie dwóch markerów CEA i CAE, CA19 i CAE kosztuje chyba 80 zł. Także no, jest to wydarzenie, ale można zrobić sobie w połowie, powiedzmy po 3 miesiącach, jak ktoś jest zaniepokojony i tak dalej.
Nie chcę czekać do tego półrocza, do kolejnej wizyty i kolejnej diagnostyki. Jeśli chodzi o moje zatrudnienie, prawda, no więc ja sam miałem swoje, tak jak wspomniałem w pierwszej części, prowadziłem swój bar, grill bar na trasie Przybrańsława Czecha, jak się jedzie, prawda, na wschód, na Terespol. No niestety po stwierdzeniu mojej białaczki musiałem wszystko zlikwidować, zamknąć, zwolnić dwoje ludzi, których zatrudniałem. I ZUS, ponieważ źle się czułem, jakie choroba postępowała, brałem te leczenie paliatywne i tak dalej, więc przeszedłem na rentę. Oczywiście ta renta była dawana na rok, na dwa i tak dalej. No ale z czasem coraz bardziej ta choroba jednak nie zmniejszała, powiększała, działka skakały, później brałem ten interferon, bardzo źle się czułem, także przeszedłem na rentę i właściwie już nie pracowałem, ale nie byłem uzależniony od żadnego pracodawcy, dlatego że sam sobie byłem pracodawcą. Oczywiście po zmianach przedtem pracowałem przez 20 lat w jednej firmie jako elektronik, firmie, która budowała kable telekomunikacyjne w Polsce i za granicą. Ale później, gdy przeszedłem ponieważ firma też w jakiś sposób tam nie mogła się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, to przeszedłem na swój własny rachunek. No i tak jak mówię, sam z sobą, że tak powiem, rozwiązałem umowę, bo nie miałem innego wyjścia. To tyle jeśli. Natomiast chodzi, co mnie inspirowało do tego, żeby się leczyć. No więc no przede wszystkim chęć życia, to raz. Chęć życia. No, przy tej mojej drugiej chorobie, która nastąpiła tak niespodziewanie i dla mnie była ogromnym zaskoczeniem, to było zupełnie coś innego. Ja się po prostu tej drugiej choroby autentycznie bałem, ponieważ ja już miałem w przeszłości operację na żołądek. To był rok 92 czy 3, 1992 czy 3 i wiedziałem, że to nie jest nic przyjemnego. Natomiast tutaj jeszcze, gdy usłyszałem o tych skutkach ubocznych, ewentualnie to, co się wykryje, jakie diagnozuje historię po operacji, wyniki histopatologiczne, ewentualnie właśnie te różne pochodne rzeczy, to byłem, przyznam się jeszcze, w pierwszym momencie po prostu no, przerażony, mogę powiedzieć, no, ale postanowiłem się leczyć, dlatego że no nie ma opcji, żebym ja się poddał bez leczenia prawda, i umarł sobie w ciągu kilku miesięcy też w wielkich cierpieniach, tak jak to jest, pan doktor mi powiedział. Inspiracją było do tego, że tak, miałem rodzinę fajną, mam żonę, mam dzieci, mam wnuki fajne, prawnuczka mam fajnego, także no tutaj to chciałem jeszcze zobaczyć, jak to wszystko się będzie rozwijać. Poza tym no każdy chce żyć, prawda? Także tutaj opcja była jedna. Leczymy się i trzymamy się, a ponieważ przez ten okres czasu prowadziłem sam organizację pacjentów onkologicznych, taki telefon pacjent wykluczony, gdzie miałem setki, przez 10 lat prowadziłem setki telefonów różnych ludzi, którzy w różnych sytuacjach życiowych, czy to ich rodziny, czy sami pacjenci do mnie zgłaszali, pytali, co robić, jak się prawda, zachować, czego wymagać, o co chodzi w tym wszystkim, do kogo się udać. Ja to tych ludzi informowałem. Na początku, to powstało w 2013 roku, to byłem ogrom tego, bo naprawdę ludzie byli po prostu nie wiedzieli, co ich czeka. No, byli tak zaskoczeni tą swoją chorobą, bezradni. Niektórzy martwili się o rodzinę, która właśnie zachorowała, czy ojciec, czy matka, czy mąż. Natomiast inni o samych siebie. No. I teraz, gdybym porównał, no to ten 2013 rok, działanie pacjenta wykluczonego, który zacząłem prowadzić, a teraz w tej sytuacji to jest niebo i ziemia też, dlatego że wtedy to miałem po kilkaset nawet telefonów, kurczę, kilkadziesiąt telefonów, 100, 110, nawet nieraz bywało telefonów w miesiącu.
Tak, teraz jest naprawdę niewielki procent tego, niewielka ilość, dlatego że powstały organizacje pacjenckie, stowarzyszenia pacjenckie, fundacje różne, gdzie tylko wystarczy przez internet kliknąć i jest człowiek w danej chorobie w konkretnym miejscu. W konkretnym miejscu, gdzie ludzie właśnie chorzy, czy lekarze tam też wpisują swoje porady, może się wszystkiego dowiedzieć i to jest, no nie, no po prostu nie ma porównania. Bardzo polecałbym teraz, aby ludzie zaczęli się badać. Zaczęli się badać. Niektórzy absolutnie nawet nigdy w życiu nie zrobili gastroskopii, nie zrobili kolonoskopii, morfologii, rentgena płuc i tak dalej, to po prostu jest nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach, bo gdy przy takiej ilości leków, które w tej chwili są, leków celowanych, które, no, weźmy rak płuca, przypuśćmy, to teraz, który może być rak płuca, prawda, wyleczony zupełnie tymi lekami, to jest wczesne zadziałanie na wstępnym, tylko takim wczesnym rozwoju tego nowotworu czy raka, którego tam diagnostyka stwierdzi, jest do wyleczenia i to w ogromnym procencie. A tak samo powiedzmy z białaczką szpikową, którą miałem, no więc teraz jest, wtedy był jeden lek, a teraz jest ich chyba 8, i to na wszystkie mutacje różnego rodzaju, kineza tyrozynowa, także ona działa bardzo skutecznie. Natomiast tutaj, no to też coraz nowsze leki. Zawsze trzeba mieć tą nadzieję, żeby się nie poddawać, dlatego że tak, jeśli nawet przedłuży sobie człowiek życie, prawda, tylko, no i nie będzie całkowicie wyleczony, to z każdym rokiem przybywa tych nowych leków celowanych z górnej półki. I to jest i u nas. W tej chwili my jesteśmy jak czytałem ostatnio, 48% mamy tego, co mają na przykład Niemcy, którzy mają chyba, no, nie wiem, najlepszą, największą ilość tych leków refundowanych. 48%, co kiedyś było w ogóle nie do pomyślenia. Są bardzo drogie leki, idące w dziesiątki tysięcy miesięcznie złotych, ale dają nadzieję, dlatego nawet warto przedłużać sobie życie, dlatego że za rok czy za pół przyjdzie jakiś lek, który będzie w programie lekowym podawany i on dalej nam przedłuży to życie. No to tyle.